Nadinie. Ja z tego rana postanowiłem sobie szybko pójść na siłownię. Jeszcze przed wyjściem poszedłem zobaczyć, czy moja roślinka żyje, bo było bardzo zimno w nocy, chyba 2 stopnie, więc wszystko było białe, oszklonione i byłem ciekawy, czy ona zamarzła i padła, czy tylko się jej po prostu przymarzło lekko, ale nic jej nie jest. Jest chyba jeszcze większa niż była ostatnio, więc myślę, że jest super. Więc cieszę się niezmiernie, choć będę musiał znaleźć może jakąś otulinę albo coś, żeby ją zabezpieczyć. Niech mi nie zamarza, bo już tak pięknie urosła. Ja szybka siłownia, ale zanim siłownia, to pokażę wam moją bombkę dnia dzisiejszego. Moją dekoracją świąteczną na dzisiaj jest kryształowe serce, proszę bardzo. Jest bardzo ciężkie, ręcznie robione, ręcznie szlifowane. Tutaj ma taki wzorek piękny, nie wiem czy to widać. I tak się patrzę do lusterka, czy mnie widać w podglądzie, czy widać w podglądzie te rysy. Powiedzmy, że widać. Więc to jest dekoracja dnia czwartego, proszę bardzo. I teraz mój plan dzienny jest dosyć prosty. Najpierw siłownia i na siłowni zostanę przez najbliższe 2,5 godziny, bo taki mam plan rozpisany. A nie chcę się zajechać, tylko chcę to zrobić powoli. Potem może jeszcze pójdę do sauny, żeby sobie troszeczkę rozluźnić mięśnie. Następnie, jeżeli pogoda się utrzyma, bo na razie jest pięknie, jest bardzo zimno, ale jest błękitne niebo, to być może wybiorę się do Dublina, więc pokażę wam trochę Dublina, jak jest pięknie oświetlony, bo wiem, że już jest oświetlony, widzę po Instagramie, po ludziach, jak zamieszczają zdjęcia. Mam bardzo dużo jeszcze pracy na komputerze, mam bardzo dużo jeszcze pracy związanej z filmami, z vlogmasami. Wczoraj przez przypadek zapomniałem zupełnie o tym. Znalazłem na moim GoPro Fusion kupę materiału z Fuerteventury. Naprawdę nie wiem ile, ale chyba z 500 giga, więc nie chcę nawet na razie na to patrzeć. Wieczorem się tym zajmę, bo jeżeli tam faktycznie jest dużo materiału, jest fajne, bo w 360 nagrane, to może jeszcze coś z tego wykorzystam, może coś popublikuję, ale no tym się będę zajmował wieczorem. Dzisiaj mam taki dzień związany głównie z siłownią, potem odpoczynkiem po siłowni, a potem mówię dużo pracy na komputerze, dużo jeszcze poskładamy filmy troszeczkę, jest tego sporo. Więc chcę się na tym skupić w pierwszej kolejności. No zobaczymy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i spędzę fajny wieczór w Dublinie. Jak nie, no to może jutro, bez jakiejś żadnej presji. Na razie biegnę na siłownię, bo nie mogę się doczekać zacząć robić ćwiczenia, co da mi takiego powera i speeda, a potem z przyjemnością wrócę do domu i po prostu zasnę, bo tak się dzieje przez ostatnie kilka dni, ale powiem wam, że czuję się wspaniale po tym takim napie w południe, dwugodzinnym, półtora godzinnym, czasami troszkę więcej, po prostu ciało wypoczęte, fantastyczny pomysł, więc należy tak kontynuować. Do zobaczenia później. Siłownia zrobiona i powiem wam, że troszeczkę chyba za bardzo sobie dowaliłem, bo tak mi się telepią nogi i ręce, że po prostu nie mogę iść. Było mi bardzo ciężko zrobić trening dzisiaj, ale zrobiłem to, co sobie zaplanowałem. Ale po prostu telepią mi się, czuję jak chodzą mi całe nogi i ręce, wszystko mi się trzęsie z wysiłku. Wow. Nie było to aż tak super, super ciężko, ale było intensywnie, bo próbowałem sobie zwiększyć intensywność i ledwo żyję. Matko, po prostu dawno się tak dziwnie nie czułem. No ja nie wiem, się tu położył na podłodze, na ulicy. Dobra, słuchajcie, idę na miasto, idę do Tesco, idę kupić coś do jedzenia. Ja w domu mam skrzydełka, bo wczoraj robiłem, więc wygotuję tylko ryżu. Jeszcze coś muszę do tego ogarnąć, może jakąś sałatkę czy coś. I wracam do domu.
Jak widzieliście, ja zaliczyłem Subwaya, siłownię, zakupy, solarium, wszystko naraz. Właśnie widzę, że moja bluza włochata się oblepia do mojej torby na siłowni. Zobaczcie, kupiłem sobie pościel czerwoną. Tą, co mam, też czerwona z jednej strony, a czarno-czerwona z drugiej, a ta jest biało-czerwona, ale to jest flanela, więc jest bardzo ciepła, bardzo miła, za 12 euro, więc mam, kupiłem, super, cieszę się bardzo. Zaraz ją zmienię na tą, tą co mam, dam do prania, a tu będę mieć świeżą. No i tyle będzie na dzisiaj. Teraz czeka mnie połowa dnia, bo już jest godzina, słuchajcie, druga, o zgrozo. Masakra po prostu, czas na siłowni mi minął, bo później poszedłem jeszcze do sauny i do jacuzzi i popływałem trochę. Natomiast teraz czeka mnie trochę czasu, trochę pracy przy komputerze, a później będę składał vloga. Mam nadzieję, że dzisiaj go jeszcze rzucę na kanał i obrobię. To wszystko mi się pięknie, szybko wrzuci, bo tak średnio się ostatnio wrzucało. A powiem wam, że teraz naszło bardzo dużo chmur, które wyglądają zupełnie nieoptymistycznie. Wygląda czarno po prostu. Więc jeżeli to nie przyniesie deszczu, choć naprawdę wątpię, to naprawdę będzie cud i może się wybiorę do Dublina. Ale coś mi się wydaje, że jak zaraz lunie, to mi gumiaki nie pomogą, których zresztą nie mam na sobie. Natomiast no bardzo niefajnie, bo tutaj z jednej strony mamy piękne błękitne niebo, a z drugiej strony jest czarno. I wydaje mi się, że to jest już tyle po pogodzie. No i też to będzie tyle na dzisiejszy vlogmas. I tak, wydaje mi się, że to tyle. Pokazałem wam moją ozdobę choinkową, pokazałem wam zakupy. Troszeczkę spędziliście ze mnie czasu z rana, więc myślę, że wystarczy. Tak dalej trzymam się tej koncepcji krótkiego vloga, bo myślę, że to będzie najlepsze, najsprawniejsze, najszybsze, więc myślę, że na tym zakończę. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia jutro w następnym vlogmasie.